Puk, puk. Czy jest klątwa Let's Playa po drugiej stronie tych drzwi? Bo tak ją czuję, że gdzieś jest. Niby tak gadałem znów przy tym levelu. Tutaj nie padnę tak dużo razy. To muszę unikać jednak właśnie takiego wchodzenia w tę wodną trasę jakby od boku. Muszę być na niej, a nie w niej. Za wszelką cenę na to wygląda. Bo inaczej będzie ciężko. Mówiłem chyba o tym, że... czy chciałem o tym powiedzieć, że z kolei też ten level daje wam mnóstwo one-upów, więc znów, raczej się game overem nic tu nie powinno skończyć. Okej, tu jest taka trochę niefajna, wąska ścieżka i pętla, no! Jeszcze nam pętli brakowało, no myśleliście, że dotychczas w tej grze woda łamie wszelkie prawa fizyki? Patrzcie na to, to mamy jeszcze pętle z wody, no, jeszcze tego nam brakowało. O, to pamiętam, że tak, tutaj nam płaszczka skacze z góry wysoko, prosto na zakręt, więc to jest owszem całkiem niebezpieczny moment, ale jednak się udało. No tam jeden zgon zaliczyłem, ale jednak jeden zgon, no na pewno to jest coś lepszego niż 5 zgonów, czy 10, czy miliard, nie wiem. Więc okej, gość tam daje gwiazdę, ale zanim ją jeszcze zbiorę, to tam widzę wyrzutnie jeszcze koło tych mniejszych pingwinów, coś może jeszcze innego powiedzą. Nieźle! Jesteś niesamowity! Księżniczki się muszą zachwycać tym. No, nie wiem, czy księżniczki są wielkim fanem surferów, czy tym bardziej rejserferów. Tak, właśnie. O tym chciałem powiedzieć, że koło tych pingwinów jeszcze się znajduje wyrzutnia i owszem, możemy też za jej pomocą tu sobie parę starbiców w tym levelu zdobyć, więc jeżeli chcecie, to jak najbardziej warto sobie zdobyć. Znów tutaj oczywiście pomiędzy nimi sobie tak latam, niczym w Supermanie 64 czy coś. Tu jeszcze jest jedna, nie ma tu niczego innego, chyba już na to wygląda, że nie. Tak brzmi odpowiedź na to pytanie. Wow, 151! Tego też się tutaj, jak widzimy, bardzo dużo zgarnie, ale wracamy się już na początek. I nareszcie, no, staniemy na najwyższym w sumie staniemy? Bardziej polećmy! Polećmy na to najwyższym stopniem podium! I w ogóle mamy już półmetek za nami. Gwiazda numer 61, więc no oczywiście półmetek 50% już nas ominęło. Więc dobrze, jeszcze jest ta jedna galaktyka do wzięcia z tych trzech tutaj. Teraz się udajmy do tego lumka z lewej strony. Galaktyka Bubble Bless. Jest to z kolei następca Bubble Breeze. I to jest moim zdaniem akurat, bym rzekł, że najtrudniejsza galaktyka z tej trójki, bo też jest najdłuższa przy tym. Jest najdłuższa i też jest takie dużo momentów, gdzie całkiem łatwo wpaść w jakąś przeszkodę czy coś, która też się skończy instakillem. Elektryczny labirynt. Więc owszem, skoro to jest następca Bubble Breeze'a, to owszem, to będzie galaktyka oparta na tych całych bańkach, na dmuchaniu ich, kiedy Mario jest w środku i tam się próbuje w nich gdzieś przemieścić, więc owszem, ten level również pewnie, niewykluczone, że mi pewnie parę kłopotów sprawi. Więc tak, na początku lądujemy, jak widzimy, na takiej platformie w kształcie gwiazdy, na której się również znajduje takich 5 rur. I tak, każda rura będzie nas prowadzić do oddzielnego odłamka wyrzutni i owszem, naszym celem będzie naturalnie zdobycie 5 tych odłamków, no jak to zwykle zresztą robimy, tylko że jak mówię, każdy będzie w innej sekcji, w innej części, do każdego prowadzi inna ścieżka. I tak, to pamiętam, że chyba też jest niezbyt przyjemnie z checkpointami, bo jeżeli się padnie w jakiejś takiej sekcji, takie jak ta na przykład tutaj, nawet po zdobyciu odłamka, to wciąż... jak się zginie, to się wszystkie odłamki traci i wszystko się wszystko muszę od nowa zbierać, więc jak najbardziej tutaj zalecane będzie zachowanie szczególnej ostrożności. Jejku, to brzmi jak... nie, to brzmi jak coś, co by powiedział instruktor, instruktor prawa jazdy przy większości sytuacji na drodze, że przy, nie wiem, przy tych, przy...
skrzyżowaniach, czy przy zmianie pasa ruchu, czy przy właśnie sytuacjach, gdzie albo mam, albo nie mam pierwszeństwa, coś takiego, że zachowaj szczególną ostrożność, bo jest to potrzebne, jest to wręcz wymagane, czy coś takiego. Ale owszem, w tym levelu, no, na każdym kroku muszę tę ostrożność zachowywać, bo ten level naprawdę nie ma się z nim co caskać. Okej, tu widzę, że jest ta cała kulka pełna elektryczności, okej, muszę ją oczywiście szybko ominąć, tam jest monetka. Chyba ona zespawni mniejsze monety, więc tym się nie będę teraz interesować, ani teraz, ani zresztą nigdy. Dobra, 3 odłamki. Tak sobie tak lecę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Tam jest wyrzutnia, widzę, z tyłu i tak, oczywiście odłamek będzie przed nami za tymi tutaj słupami ognia, które tutaj są strzelane z tych ognistych wersji fladów, czy tych armatek, które wyglądają jak flad. Dobrze, to póki co idzie dobrze. Tutaj trochę byłem szybko przez chwilę, ale mogłem sobie na to pozwolić, skoro nie ma żadnej przeszkody tuż przede mną, a taki kontakt z taką zwykłą ścianką, taką kratką, akurat się nie kończy pęknięciem bańki. Okej, póki co to mi idzie dobrze. Póki co ta galaktyka jeszcze nie jest taka zła. A czy w sumie ona jest zła, po prostu teraz mi idzie dobrze. O, dwa one-upy jednocześnie, jeden z grzyba, drugi z gwiazdy. Też to z chęcią przyjmę. Dobra, o, tu jest takie koło jeszcze, taka ściana okrągła, też to chyba nie będzie zbyt przyjemne do uniknięcia, tym bardziej chyba, że jeszcze jest jedno mniejsze koło, owszem, tutaj w środku, tutaj jeszcze jest ta luka mniejsza do ominięcia. Tutaj kamera, okej, ta kamera mam nadzieję, że mi nie zaszkodzi, bo owszem, ona też nie zatrzymuje bańki. Jeżeli tutaj byście polecieli z dużą prędkością, to taka scenka was nie zatrzyma, tylko będzie, no, dalej będziecie lecieli naprzód. I to oczywiście was mocno naraża na kontakt z jedną z tych ścian elektrycznych, więc oczywiście to jest też coś, czego bym wolał uniknąć. Okej, więc to jest pierwszy fragment z tej galaktyki i całe szczęście już po jego pokonaniu tutaj się otrzymuje checkpoint, więc chociaż tyle fajnego. Tyle z tych fajnych rzeczy. Teraz druga sekcja, teraz tutaj mamy do pokonania chociażby te bullet bile, które nas ścigają. Więc tu znów będę musiał być jednocześnie i ostrożny, ale też jednocześnie szybki. Bo oczywiście bullet bile, no, nigdy raczej nie zwalniają tutaj tempa. Się one nie będą nade mną litowały w żaden sposób. Więc dobra, tutaj się jeszcze znowu życie zdobędzie. Mamy tego już, wow, 28? Z tych trzech galaktyk tyle tego zdobyłem, to aż się w głowie nie mieści. Dobra, więc tutaj... O, no, no, nie w tę stronę, nie w tę stronę, dobrze, okej. Jakoś to jeszcze idzie. Jeszcze nie jest tak źle. Ale potem pewnie będzie gorzej. Na przykład tutaj są znowu te miny w powietrzu i wow, tutaj muszę idealnie lecieć środkiem. I jeszcze bullet billes i z góry i z dołu i się jeszcze w ogóle ścieżka zwęża. Ło, no, 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 no. Okej, chyba jeszcze się załapię. Załapię się, uda się, uda się, uda się, uda się! Bez zgonów tutaj z kolei. Phew. No właśnie, ta końcowa prosta jest szczególnie fajna w tym levelu, bo to jest taki właśnie moment, że o mój Boże, bądź szybki, ale też unikaj tych... tej ściany, co się zwęża i cię bullet bile ścigają. Nie wiem, to jest taki moment, gdzie się zawsze ekscytuje w szczególności, bo jest tak fajny jednak. Tak dużo wymaga różnych rzeczy, ale jednak jego pokonanie jak najbardziej jest potem satysfakcjonujące, więc oczywiście no na tym właśnie tym akcentem skończymy akurat no z naszymi próbnymi galaktykami. O tutaj, wow, tutaj trochę znów źle oceniłem dystans, ale się ledwo uratowałem i nie spadłem tam na dół, chociaż jak mówię, to by się zgonem nie skończyło, skoro znów nas by magiczne siły ratowały. Więc okej, to wszystko jak mówię na próbne, czas na powrót do Dusty Dune. I teraz na poważnie się oczywiście zajmę gwiazdą Blessing Through the Sand, no tą główną, która, no, za którą ten tytuł odpowiada. Więc oczywiście początek już widzieliśmy, znów będą te całe dreciarskie roślinki.
Jak wtedy oczywiście też się muszę ich pozbyć. No jedna koło drugiej. Teraz to jest ich szef, ich boss i wow, skoczyłem na niego, ale go nie zabiłem, trochę to było dziwne. Tak samo dziwne było to, że teraz go w sumie przygniotłem, ale tylko się jego głowa spłaszczyła, jego reszta ciała była w porządku, ale potem się gość tak czy siak rozpadł. To było takie dosyć dziwne. Dobrze, pamiętam, że chyba... O, czekaj, może coś jest jeszcze tutaj? Po drugiej stronie tej wyrzutni, bo... O, jest tęcza, okej! Okay. Szczerze, tego się nie spodziewałem, że będzie tęcza akurat jeszcze w tym miejscu. To nam jeszcze da kilka jakże łatwych sarbiców, więc oczywiście to przyjmę z chęcią. Tak, pamiętam z kolei to na pewno, że po drugiej stronie tej tutaj platformy się znajduje z kolei grzyb czerwony, więc oczywiście sobie chętnie to życie powiększę do 6 z 3. I to wszystko, co mam tu do załatwienia, no na tym tutaj... maleństwie, takiej planecie, która trochę mi przypomina Saturn, bo niby jest, no ta główna część jest taka obręcz wokół niej. No nie, to jest taki trochę młodszy, chory na coś brat Saturna, bo jest taki mały i jest płaski, ma obręcz jeszcze przy okazji, nie jest na środku idealnie właśnie wewnątrz tej obręczy czy coś. Nie, tak mi się kojarzy z Saturnem czy coś. Okej, teraz tak, tu znów mam do zdobycia oczywiście kolejnych 5 odłamków. Ciekawe, czy je wszystkie zdobędę bez pominięcia ani jednego na tym piaszczystym szlaku. Widzę, że już to mi się nie uda. Ale oczywiście też nam gra daje nieskończenie wiele szans. Teraz tak, oczywiście jeszcze muszla kupę nam się przyda do tej skrzynki. Tutaj, w niej się również widzimy, że znajduje jeden z 5 odłamków. Teraz tu jeszcze jest ten jeden brakujący. I się muszę tam cofnąć. Nie sądzę, że mi się uda tędy. Znaczy, może się uda, jeżeli się bardzo wysilę. Być może jest to możliwe, ale... nie będę kombinować, wiem, że... na pewno wydajniej będzie, jak po prostu sobie pójdę naprzód, no zgodnie z kierunkiem... w którym tutaj nam... płynie piasek i wow, może się jeszcze załapie się, czy tam w ogóle jeszcze w tle ta muszla leciała? Bo tam jeszcze widziałem taką smugę, którą ta muszla chyba zostawiła, to było ciekawe, że tam jeszcze ona się nie rozpadła, tylko tam jeszcze była cały czas. Okej, tu mamy w ogóle 2 ścieżki i chyba jedna z nich będzie prowadzić do sekretu przy okazji. Oczywiście potem obie nas prowadzą tak czy siak do dalszej sekcji, więc tak, chyba do sekretu prowadzi zielona, tak pamiętam chyba. Tu jeszcze są w ogóle te promienie. Niczym z UFO czy coś. Naturalnie trzeba je w miarę tutaj unikać. I owszem, tu będzie chyba sekret... oczywiście pod tą rurką, oczywiście o ile tam jeszcze wejdę. Jakoś mam z tym więcej kłopotów niż powinienem mieć. I we wnętrzu będzie tutaj chyba tak monetka i chyba nam znów się nutki zespawnują, to się zgadza. Op, op. Wow, to pewnie brzmiało dziwnie, to o, z mojej strony, że tak nagle się poślizgnąłem. O, trzy one-upy. Raczej 3-up. Czy 3-up, tak po angielsku, czy coś. Też to wezmę, mam tych żyć tonę. To nawet nie jest śmieszne, okej. Dziś do końca już więcej żyć nie będę potrzebować, to jest tak bardzo pewne tego. Więc dobrze. Sekret za nami, oczywiście znów tam grała muzyka. Z 1-2 ze Super Mario Bros. Tak, są jeszcze w ogóle ci wrogowie, nie wiem czy w ogóle ich wcześniej widzieliśmy przed tym levelem. Są to, jak się oni nazywali? Chyba Dry Bones. Takie wersje kupy, no kupy trupy, tylko że kościste i takie, które powstają z martwych. No najpierw się tam rozpadają i potem znów powstają i znów oczywiście są oni zdolni do dalszego ataku. No i też są te tornada, one chyba również nie ranią, one też wam bardziej służą jako pomoc niż jako przeszkoda, też dzięki nim można oczywiście wykonać pewne, no w innym wypadku niemożliwe manewry. Gdzie ja w ogóle teraz jestem? Chyba się w ogóle wróciłem, wow, ale krążę.
Tak się trochę zagubiłem w tym levelu, że gdzie ja w ogóle idę, gdzie mam iść, gdzie co się znajduje? Dobra, więc... A, tak, muszę iść tam chyba na drugą stronę. Tylko czekam na tę platformę i wow, już się bałem przez chwilę, że spadnę tam w ruchomy piasek, ale to się jednak nie stało. Ten sen się nie spełnił. Teraz tutaj skok na drugą stronę. I okej, tam muszę się dostać. Okej, już chyba pamiętam trochę lepiej, co tu się robiło. Te tornada się wpatrują w moją duszę z tymi ślepiami, takimi co tak wystają. Nie wiem, to po prostu tak dziwnie wygląda, że jest sobie trawa powietrzna i nagle ona się patrzy, ma takie dwie gałki oczne, więcej gałek ocznych, które się tak wystają spoza tej trąby i to niby do nich należy, nie wiem. Coś w tym mi jakoś tak nie gra. Więc owszem, tam była wieża i na niej guzik. Ten guzik tą wieżę akurat, jak widzieliśmy, w piasku zanurzył, ale to nie tylko do tego służy. Również ten guzik sprawi, że ta sama wieża... Jak tylko, no, kamera tu się pokaże... O, nie! A czy dobra, kamera pokaże, że tam jest gwiazda i tam jest wieża z kolei z tej strony, ale owszem, to było bardzo złe zagranie z mojej strony. Dobrze więc... Oczywiście wypadałoby ponownie spróbować. Tu jest w ogóle życie w takiej, na takiej małej platformie, ale sobie zgarnę też. To nie powinno być trudne, ale też widzę, że bardzo też nietrudne jest wpadnięcie w piasek, po czemu nie oczywiście. Też chyba taką zauważyłem dziwną zasadę w tym let's playu, że im więcej żyć zdobywam, tym częściej ginę. Że im więcej mam przy sobie żyć, to tym częściej mi się zgony zdarzają. A czy przypuszczam, że to ma sens, skoro niby tak się czuję pewnie, że o, nawet jak padnę, to tam mam tego tonę, dużo nie tracę. Więc przypuszczam, że stąd się biorą te zgony i to też takie najgłupsze tym bardziej. Ale wciąż, jak najbardziej muszę ich unikać, bo to już się trochę robi głupie. Dobra, znów guzik. Jak mówię, on jest mi potrzebny. Bez niego tamtej gwiazdy chyba już nie można w ogóle żadną inną metodą zdobyć. Chyba, że się mylę. Nie, w sumie jestem ciekaw, czy można też tę gwiazdę jakoś inaczej zdobyć niż tą wieżą, niż no tamte wieże budujące z drugiej strony. To jest coś, co mnie teraz jakby ciekawi na chwilę obecną, ale teraz nie będę się z tym jakoś bardzo bawił, tylko sobie już to zgarnę raz, a dobrze! Bo też nie mam tutaj wieczności, bo też owszem, ta wieża po jakimś czasie się znów zanurzy i pojawi z kolei ponownie z tamtej strony, gdzie była na początku. Więc no dobrze, będzie tę gwiazdę sobie zdobyć jak najszybciej, jak najpewniej, nareszcie jest w moich rękach. Ale jest jeszcze jedna główna gwiazda w Dusty Dune i również to będzie jedna z tych niekoniecznie trudnych, ale również takich, których zdobycie będzie trochę czasu zajmowało. Sunbaked Sand Castle.